Witam serdecznie. Jest teraz czas egzaminów, czas koncertów. Postanowiłem podzielić się kilkoma refleksjami i metodami przygotowywania się do gry publicznej. Na dzisiejszej prezentacji chciałbym podzielić się pewnym ćwiczeniem, które kiedyś odkryłem i które jest dla mnie rewelacyjne. Nazywam to ćwiczenie ćwiczeniem rozszerzania klawiszy. Nie jest to żadna magia, ale chodzi o to, żeby rozszerzyć w swojej wyobraźni przestrzeń, którą mamy na klawiaturze. Bo jeżeli mamy sytuację nietrafiania we właściwe klawisze, trącania sąsiednich, albo w najlepszym razie brak komfortu w grze i odczucie ryzyka fałszowania, to naturalnym wnioskiem byłoby rozszerzenie tych klawiszy, żeby przestrzeni dla palców było więcej. Oczywiście nie możemy tego zrobić w rzeczywistości, ale możemy to zrobić w wyobraźni. Ćwiczenie to polega w skrócie na aktywizacji receptorów dotykowych palców, na masażach opuszków palców i w jakiś sposób aktywizacja tych części palców prowadzi do większej kontroli podczas gry i większego komfortu. Ćwiczenie polega, przynajmniej w moim wykonaniu, na naciśnięciu danym palcem klawisz i przesuwania palca po tym klawiszu, zarówno przez jego środek, jak i poprzez jego krawędzie. Tak możemy ćwiczyć dany palec przez około minutę, a nawet dwie. Możemy ćwiczyć oczywiście dwa palce równocześnie, obu rąk. To trochę boli, to prawda, ale dzięki temu nasze receptory dotykowe będą lepiej funkcjonować. I przekaz informacji między mózgiem a palcami będzie lepiej funkcjonować. Na krawędzi klawisza niejako igramy z ryzykiem osunięcia się palca z klawisza. Więc proponuję takie ćwiczenie wykonywać przed lekcją, przed lekcją generalną, przed egzaminem, no i oczywiście w końcu przed samym graniem publicznym. Z mojego doświadczenia wynika, że 10 minut takiego ćwiczenia już daje wystarczające i satysfakcjonujące efekty. Jestem ciekawy efektów waszych. Jeżeli ta prezentacja spotka się z jakimś dobrym przyjęciem, myślę, że powstanie jakiś cykl. Proponuję przetestować to na własnych palcach i doświadczyć dużo większego komfortu gry podczas egzaminu. Powodzenia. Szanowni widzowie, dałem wysłuchać przygotowany filmik żonie i cóż, znalazło się kilka uwag, więc muszę doprecyzować. Co miałem na myśli, mówiąc, że ćwiczenie dobrze jest robić przez 10 minut? Otóż nie każdy palec 10 minut, tylko wszystkie 10 palców przez 10 minut. Jeżeli ćwiczymy dwa palce równocześnie, to każdy palec będzie miał około 2 minuty pracy. Natomiast odradzam ćwiczyć przez 2 minuty bez przerwy każdy palec, bo nawet w ekstremalnych warunkach może dojść do jakiegoś oparzenia palców. Więc polecam ćwiczyć
po około 15 sekund i zmieniać na inne palce. Jeszcze chciałem doprecyzować, aby wykonywać palcami w każdym kierunku ruchy, zarówno boczne ruchy, jak z tyłu do przodu, lub też ruchy okrężne. To wszystko ma na celu, jak już mówiłem, większą aktywność i większą elastyczność ręki i palców. Dziękuję.